Kiedy wzywamy karetkę pogotowia ratunkowego, mało kto z nas przypuszcza, że słuchawka odbierana jest w domu człowieka, który stworzył najpiękniejszą część naszego miasta. Łękno, Pogodno, Park Kasprowicza i Jasne Błonia. Mowa o Johannesie Kwistorpie, który urodził się dokładnie 200 lat temu. Nie był bogaty. Pochodził z religijnej rodziny. Miał sporo szczęścia i smykałkę do biznesu. Kiedy nadszedł na to czas, oświadczył się w Wilhelminie. I choć świadków zdarzenia brak, to forma musiała być spektakularna, bowiem dziewczyna na słowa Johannesa pochorowała się tak srodze, że objawił jej się Bóg, któremu to obiecała, co ma dla dalszego przebiegu historii kolosalne wręcz znaczenie, że jeśli tylko z choroby wyjdzie, poświęci życie dla innych. Tak też się stało. Wilhelmina wyzdrowiała, a do działań włączyła męża. Odtąd biznesy wiązały się nierozerwalnie z działalnością charytatywną. Chociaż bywała ona równie oryginalna, co oświadczyny. Kiedy na przykład Johannes zorientował się, że jego pracownicy w Lubinie nadużywają mocnych i szkodliwych alkoholi, otworzył dla nich sklep z całkiem mocnym, ale piwem o niskiej cenie, żeby oduczyć ich picia tego, co im szkodziło. Uznał to zresztą za przełomowe osiągnięcie w walce z alkoholizmem. Wróćmy jednak na aleje Wojska Polskiego. Willa Kwistorpów przypominać miała toskańskie wiejskie rezydencje. Kiedy dokładniej spojrzymy na elewację, dostrzeżemy na niej dekoracje symbolami macierzyństwa, te okrągłe, a także sławy i bogactwa, rzeźby. Sława i bogactwo, słowem służba zdrowia. Dziś nie ma już śladu po stajniach, bażanciarni czy pięknym ogrodzie. W miejscu dawnej portierni mamy parking, zaś w jego głębi jednoosobowy schron. Willa to jeden z pierwszych obiektów Łękna, albo jak wtedy mówiono, West Endu. Podobne willowe dzielnice w Berlinie i Wrocławiu wznosił brat Johannesa. Obaj mieli dobre serce, ale szczęście tylko Szczecinianin. Brat zbankrutował, a z fortuną odeszła i żona. Żeby zrozumieć fenomen takich dzielnic, wystarczy sobie wyobrazić ciasną twierdzę, ciemną, bez bieżącej wody, pełną szczurów i rzezimieszków. Tak było tutaj do roku 1873, kiedy to wydano edykt pozwalający na rozebranie murów twierdzy i miasta rozlewały się niczym kipiące mleko wszędzie tam, gdzie dotychczas stać mogły jedynie obiekty łatwopalne, pozwalające w mgnieniu oka oczyścić pole do walki, nie zostawiając wrogowi nawet psiej budy, zza której mógłby zaatakować.